Myślę, że nas usłyszy, ale wołajmy jeszcze chwilkę. Coś się dzieje, moi drodzy. Straż miejska na sygnale go wiecie. Słyszycie te sygnały? Wiecie. Widzicie te sygnały? To może być on, chociaż może nie. Zawieszone lampki, ale co? Palą się? Nie! Nie, no to musimy je zapalić. To co? Moim zapalamy? Zapalamy. Odliczymy. Od 5 do 1. Dobrze? 5, 4, 3, 2, 1. Już! I zapalamy. I są moje. Brawo! Trzeba się na kochani. Żeby było widać. Coś widać. Kochani, chciałem serdecznie wam podziękować, że kolejny raz, tak, to się stało tradycją i jesteście i wspólnie zapalamy choinkę. Choinka zapalona, bardzo dziękuję wam za te ozdoby. Nigdy, z tego co pamiętam, tyle ozdób nie wykonaliście i przenieśliście tutaj na ten plac, żeby ustroić naszą choinkę. Za co wam serdecznie dziękuję. Dziękuję również panią dyrektorką, waszym nauczycielką, no i przede wszystkim rodzicom, bo na pewno też gdzieś tam ich zasługa jest. Także bardzo wam dziękuję. A my również dziękujemy panu burmistrzowi, jego zastępcy, że są z nami, ale oczywiście to nie koniec, bo wiemy, że Mikołaj nadal rozdaje słodkie prezenty, wspólne fotografie, więc oczywiście poczekamy z muzyką, żeby wszyscy mieli okazję i szansę Mikołaja spotkać twarzą w twarz, zrobić wspólną fotografię. Niech to będzie piękna pamiątka po dzisiejszym dniu w naszym mieście. Tutaj ja panu mieście za tym wszystkim dziękujemy i dzieciom, i panią dyrektorką, i nauczycielkom, i pracownikom z przedszkoli Czarnkowskich, wszystkich i tych publicznych, i niepublicznych, że są z nami. Szanowne dzieci, szanowni państwo, najważniejsze, chciałbym podziękować przede wszystkim pracownikom naszego Miejskiego Centrum Kultury za przygotowanie dzisiejszego święta i pracownikom urzędu. No bo wiadomo jak to jest,
to, co robimy, to robimy wspólnie i robimy właśnie dla was wszystkich, żebyście mogli cudownie spędzić ten dzisiejszy dzień. Wszystkim, którzy przyczynili się do takiego świętowania, serdecznie dziękujemy z moim zaszczytem. Wszystkiego dobrego. Cukiera macie?